O kurde, jestem drugi. Nieźle. Rzeczywiście, kurde, jestem drugi na świecie na tym skoku teraz. No ja podejrzewam, że później będą lepsze skoki, ale udało się trafić. Tylko trzeba mieć tam, naprawdę trzeba się nieźle postarać. Tam trzeba tą szosą trochę jechać i potem walnąć. A rzeczywiście jestem drugi na świecie teraz w topce. Ja pierdziele. Niezły skok. No tym małym chip-chipem się tam nie skoczy. On tutaj trzeba naprawdę mieć wysoką prędkość maksymalną, nie? Wow. Skoczyć jeszcze raz? Ja myślę, że mamy szansę tutaj osiągnąć niezły wynik. Tylko trzeba dobrze nacelować. Gdzie jest to? Tutaj, okej. Okay. Trzeba się już wcześniej rozpędzić. Rozpędzać się z szosy. I potem lecieć na te offroady i jakimś cudem trafić tam. Trzeba mieć najszybsze auto, jak to jest tylko możliwe. O, ten Koenigsegg się świetnie rozpędza, jak widzicie. O, idealnie. Patrz. Woo! Lecimy! Kurde, nie złapało mi strefy! Za wysoko byłem. Ale to jest ten skok! To jest na bank ten skok. Patrz. O kurde, to będzie to. Uwaga! Jest! Ja pierdzielę! Prawie rekord, w ogóle 500 metrów prawie skoczyłem. Ja, to jest chyba rekord świata. Jak dotąd, nie? Bo pewnie będzie lepszy później ktoś wynik wykręci, ale prawie 500 metrów poszło. Patrzcie, jest o 70 ponad metrów. Dalej skoczyłem niż najlepszy zawodnik do tej pory. Z telemarkiem, ty! O kurde, już myślałem, że sfailuję, bo spadnie na bok czy na dach, nie? Ja wal! O 70 ponad metrów. Lepiej. O 70 ile? 73 metry lepiej od tego gościa. Jo! Szacun, kurde. Szacun dla tego samochodu. Co to było? Jak on poleciał w ogóle? Patrzcie, ktoś tutaj Mazdą RX-7 skoczył 355 metrów. Pierdziele, ty. Jak ta Agera ciśnie. Offroadowa Agera. Ale patrzcie, gdzie doleciałem. Doleciałem prawie do tej drogi tutaj. Ja wale. Nie no, później ludzie tam na pewno więcej poskaczą, bo ten skok ma jeszcze dużo, dużo większy potencjał, nie? Ale póki co to wow. Jestem w szoku, że udało się pokonać. Siema, dzięki Miki Milewski za donacik.